Witam bardzo serdecznie. Dziś pokażę, jak zrobić taką bransoletkę z kamieniami półszlachetnymi na sznurku. Potrzebne nam będą oczywiście kamienie. To jest tygrysie oko. Tych kamyków potrzebujemy 6. 2, 4, 6. To kamień, który pomaga mieć odwagę i determinację. Drugie kamienie, które będą na naszej bransoletce, to turmalin. Ich będę potrzebować 4 sztuki, po 2 z każdej strony. A turmalin odbija negatywną energię, jest naszą tarczą. To takie koraliki 10 mm. No i będą na białym sznurku. No to zaczynamy odmierzanie. Sznurka, czyli tego główno prowadzącego, potrzebujemy 50 cm i dwa elementy po 40 cm. To będzie na te zdobienia po prawej i po lewej stronie od koralików. No i oczywiście sznurek na zapięcie. Mamy już wszystko, to trzeba teraz to nawlec. Aby nawlec na taki sznurek, potrzebujemy również zapalniczki. Będziemy przypalać końcówkę. Końcówkę trzeba tak przypalić, żeby miała taki cieniutki kawałek i wtedy łatwo jest nawlec. Nasz główny sznurek mocujemy i nawlekamy po kolei koraliki. 2 turmaliny, 6 tygrysie oko i znów 2 turmaliny. Zachowujemy dystans i zaczepiamy na końcu. Jak zaczynamy? Robimy pętelkę, od spodu na palcu kładziemy, przewlekamy dolny nad górnym i ten górny w to oczko. No i jest gotowe. I będziemy teraz wiązać element ozdobny. Przed i potem za kamieniami. Tutaj ważne będzie, jak będziemy przekładać który sznureczek od góry, który od dołu. Zobaczmy, że zaczęliśmy sobie robić to 8 cm od krawędzi. 10 cm poza pudełkiem, czyli w sumie od pierwszego koralika dzieli nas 18 cm. Dlaczego? Bo przynajmniej 15 będziemy potrzebowali na to, żeby zrobić zapięcie do sznureczka. No i teraz zobaczmy, jak wychodzi dołem, to wraca nad sznurkiem górą, a ten drugi przechodzi pod spodem i wchodzi w to oczko tutaj, o tędy. Nie jest wygodne jedną ręką filmować i kręcić. I zobaczcie, jak to wygląda. I jak dociśniemy, to mamy wtedy symetryczny układ, symetryczny wzór. Czyli ten po lewej stronie teraz będzie szedł górą. Dlaczego? Bo wyszedł z węzełka dołem. No i analogicznie ten drugi przewlekamy pod nim i przeciągamy. I tak robimy układ 3 cm, a jak licząc, to jest 9 takich zakrętek. Łatwo też policzyć, że jeżeli mamy 10 kamieni po centymetr, po 10 mm, to jest 10 cm. 3 z jednej strony, 3 z drugiej, zobaczcie, zgadza się, to jest w sumie 16. No i nasza opaska, nasza bransoletka będzie na nadgarstek minimum 16 cm. Regulowana, czyli aż do 24 może być stosowana. A najlepiej wygląda na właśnie ręku od 16 do 20. I analogicznie robimy po drugiej stronie naszej bransoletki. I gdy już mamy po dwóch stronach sznurek ozdobny i kamyczki w środku, zabieramy się za zapinkę. Łączymy sznurki, które chcemy związać zapinką i będziemy teraz, tak jak żeśmy zaczynali na początku z ozdobą, tak samo tutaj zaczynamy. Pętelka od spodu, sznurek górą, oczko i pamiętajmy, tam skąd wyjdzie, czyli tu po lewej stronie wyszło od dołu, no to teraz pójdzie górą. No tutaj już jak widzicie, trudniejsze jest manewrowanie. W każdym bądź razie zaciskamy, aż nam się skończy manewry. Może to być dosłownie 4-5 takich oczek. Ważne, żeby
soli nie się trzymało i przesuwało, no bo będziemy to regulować. No i dopalamy końcówki. Przycinamy kilka milimetrów, przypalamy zapalniczką i tym metalowym dociskamy. I tak samo końcówki i jest wszystko już gotowe poza końcówkami sznureczka. Czyli te 15 cm, co nam zostało, żeby zrobić pętelkę. Zobaczmy, jak ma przez rękę przechodzić i w tych miejscach zrobimy sobie takie supełki, żeby tutaj była blokada. Gdybyśmy mieli dodatkowe mini koraliki, to można by je było zamontować. A tak, bierzemy jakąś na przykład słomkę, przeplatamy, przechodzi to dołem i dociskamy. Tu akurat może nie jest to najpiękniejsze rozwiązanie, w każdym razie no może to dopracować i wtedy będzie ok. Końcówkę standardowo przycinamy, przypalamy i mamy super fajną bransoletkę na rękę. Powodzenia! A ile było strat? Trochę tych sznurków zostało. W sumie 40 cm niestety przepada. 20 razy 2. Dzięki.